Halo, dzień dobry, z tej strony Gaźmisz. Witam w kolejnym odcinku, a zarazem ostatnim odcinku z Rolniczych Przygód na Łosinie. Przyszła ta pora, żeby tą serię zakończyć. No i co tak na szybko, dzisiaj sobie przelecimy na gospie, co tu było, co tu mamy, co tu mieliśmy w ogóle i co dalej tu mamy, bo może tutaj zostaniemy, ale tego jeszcze nie wiem, bo jakieś tam pisma mi przychodziły ostatnio, ale uj, wie co to będzie, to zobaczymy. Bo jeszcze później impreza się szykuje na zakończenie sezonu, tam fajne miejsce zrobiłem, pojedziemy sobie. No dobra, to tu mieliśmy Agromasa. Wcześniej był taki mały, to nim tu sygruberowaliśmy. To był garaż taki inny, później postawiliśmy ten większy, taki elegancki, tak wybudowa była. Chuj, że bez papierów, nikt o tym nie wie. Znaczy tam niektórzy wiedzą, że papierów nie ma na ten garaż, ale no i w ogóle na budynki papierów nie ma, ale no cuciul. Tutaj turi trochę jakieś widły do niego. To jakiś toolbox, kopaczka, wiadro, taczka, duży fend, którym dosyć sporo robiliśmy w ostatnich czasach. Jedna z prac, bo była mała kostka Sipmy, później wymieniliśmy ją na Fergusona Hestona 2190. Za nią obciążnik, duży, mały opryskiwacz, to małe pole był używany, to w ogóle papierów na niego też nie ma. Nielegalny jest, nie powinien być. Tam jakiś skuter, kurde. Idziemy teraz tutaj, bo tutaj o. Tutaj stoi 60, który, no, od początku serii jest, no nie, remontów miała chyba ze 30, ale jest. Tu nie jest przyczepka taka, dwukołówka, tu były brony, tu też wiaty budowaliśmy i budynki, tu już z papierami niby, takimi lewymi. Tu był kibbel, dmuchy dalej latają, tutaj są kury jedne. Na Łosinie był projekt zrealizowany, wielki, został zrealizowany, tutaj nic nie ma. Tu była przetrząsarka taka nowa, wcześniej mieliśmy chyba pająka, z tego co pamiętam, czy tam potinger, nie, klasa mieliśmy. Tu mamy fenda, przetrząsarkę, bronki, kolejny na wiatach, taka samoróbka stawiana też bez papierów żadnych. Tak wyczuję, że dzisiaj to się może źle skończyć, ale to mniej są o to, może się nie wyniesiemy stąd. Mamy tutaj Gruber Kvernelanda, znaczy no Kvernelanda, agregat taki nowszy był. Tutaj garaż, tu jest z papierami, bo nawet klima jest podłączona, ale klima to na lewo podłączona w nim. Wóz konny na ziemniaki od początku serii. Kombajn był, tylko dwa kombajny było, bo był New Holland. Później wszedł właśnie taki tukaniec. Tam jakiś składzik belek mieliśmy. Tutaj w stodole mieliśmy trochę zboża dla kur i takich o innych big bagów. Tutaj John Deere 6130M, który zastąpił Zetora 7745. Tutaj pod nim chodziła ta ładna odfenda zgrabiarka. Następny to ostatni nowy nabytek, taki kradziony trochę, bo to jest Horse, ta leżówka. I ta leżówka Forfaya, która była od początku serii, i tutaj był gołębnik, który zawsze był pusty. Tu miały być plany na świniarnię, ale wygospę postawiliśmy w drugim miejscu, bo tam ziemia w dzierżawie, na dzierżawie nie powinno się budować w ogóle, ale to pomijam, ja pobudowałem, bo mogłem. Tutaj doszedł tam taki automat do mleka, pompa, jakiś kolejny obciążnik. No, przyczepa samozbierająca praktycznie była od początku serii taka. Znaczy nie, mieliśmy taką starą, później zmieniliśmy właśnie na taką potingerkę i tak już zostało. Tutaj krowy, obora, na nią papiery są oczywiście, bo by nie było tej pompy. Tutaj łyżka, trochę belek, beczka z Unhamera, też był meprozyt na początku, duży rozrzutnik Bergmana też na początku. Co to było, kurde, na początku? Nie pamiętam, coś małego wiem, że było, bo to było dawno temu. Beczka na mleko, jak i na wodę od samego początku serii, samoróbka. Ostatni nowy nabytek to już nie na lewo, Głębow. Ursus praktycznie też jakiś czas jest, bo zastąpił. Znaczy on zastąpił Zetora 7745, a tamto zastąpił John Deere Proxima zastąpił, no tak. No mamy, mieliśmy 912, tutaj ostatni nowy nabytek, duży John Deere 410 8R, na sam koniec serii wleciał, a co tam nie mógł być. Tutaj jakiś ilos na kifonkę, wszczepy na belki od początku serii, wszczepa ciężka, tandemka, krampy na buraki, pumka 175 CVX, to tak. I ciągnik był główny, bo dużo dosyć robiła, czy coś, z przyczepami Rajtecha, czy coś takiego, Rejszych. Kosiarki mieliśmy najpierw Samasa, później kupiliśmy te wikonki sobie. Ogólnie tych kosiarek się przebijało dosyć sporawo. Przystawka do kukurydzy klasowska.
Mamy kolejnego Fenda, bo Fendy to takie też były fajne tutaj. Też bez papierów, ale pomijam to. To się dzisiaj źle skończy, bo mówię, ostatnio jakieś pisma dostawały mi w ogóle, ale to nie wiem. Zobaczymy, czy się dzisiaj to źle skończy. Tutaj Fend 512 z przyczepą Fliegla. Była tylko na początku taka mniejsza przyczepa na belki, a później została zmieniona. Tutaj mamy przyczepy Ursusa samozbierające na belki i dwie metalteski DB10. No na początku autosanki, tutaj jakiś wąż do samba i paliwo bez akcyzy i też nielegalnie sprowadzone i tu jest taki specjalny garaż, żeby nikt nie widział. Agregat od początku serii po 30 i widły stola takie tutaj, o. Przyczepka samochodowa też od początku serii, nawet też nie zarejestrowana. Nie, ona ma rejestrację, ale niemiecką. Także coś tam jest, żeby było. Przyczepa na nawozy, na ziarno, takie o. Taka o, też od początku serii. Tutaj składowaliśmy sobie kisonkę. No i z tej gospy praktycznie, no to tutaj garaż jeszcze nam został. Karser od początku. Mamy klasa Skorpiona, taką ładowarkę mieliśmy. Mieliśmy tutaj Waderstada i mamy dalej. Chyba mamy dalej, nie wiem. Dzisiaj się wszystko okaże. Tutaj mamy klasa Rolanta 455 prasę, dosyć poczciwa prasa. Siewnik Fernelanda. Amazonka się opryskiwacz, ten duży UX, na początku była Unia. Też została zmieniona. Sulki też nabytek chyba sprzed dwóch sezonów, z tego co pamiętam. Rozsiewacz. No i główna bestia Action 870. Tutaj header do Tukańca i puk Fernelanda. Następnie mamy Sprintera. To w ogóle nie ma rejestracji, widzicie, na lewo sprowadzone. No i mój syn, mój samochodzik Wołga Gaz, w którą sobie właśnie wsiadamy, jedziemy na tamto. No tam, gdzie były projekty realizowane, bo najpierw projekt miał być realizowany tylko na tym gospie, a to gospo powiększyłem nielegalnie, że tak powiem, bo tam budynki stoją na terenie sąsiadki i były sprawy o to, żeby to przenieść, ale tak już zostało. Pola musiałem ostatnio przecież sprzedawać na ostatnich odcinkach, bo tam długi w ogóle, ale mam nadzieję, że Oksanu nie będzie jakiegoś za to. Ja tam i ta, ja tych i tak zostaję, mogą coś tam mi zrobić, mogą mi nastukać do gęby. Dobra, i tutaj jedziemy sobie, tutaj mamy kurnik. Też tu było akurat legalne zezwolenie na budowę tego kurnika, także no, tutaj kury są. No ale nielegalne zezwolenie było na postawienie tego silosu samoróbki, który nawet też nie ma. Ma tam jakąś lewą odznakę, że to jest legalny silos na zboże. Tylko wszystko na lewo. Dobra, wychodzimy stąd. Także ten na kurnik zezwolenie było na Łosinie, także jak wiecie, no to było. No i tutaj coś, czego też w ogóle nie powinno być, ale to był projekt na to. W Dzierżawie postawiłem drugą gospę, o której nawet nikt nie wie, dlatego jest na takim odludziu. Tu jest potężny silos na obornik, tu tirami nielegalnie na Ukrainę obornik sprzedaje. I się dalej sprzedaje. Tu świniarnia, nawet no, nowy prąd podłączyłem sobie na lewo. Tu świniarnia nowa postawiona była. Tutaj jakiś stuk belek. Tutaj były małe kostki, ale tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że usunąłem sklepy, czyli Sipme, i się kostki znikły. Tutaj stodoła, bo w tej stodole trzymaliśmy sobie owiec dla koni naszych. Tutaj takie silosy były, jakieś tutaj reszki po budowie. Tu wszystko, mówię, na lewo było budowane, bo masakra. Tutaj mamy tandemkę Metaltecha z pszenicą jakąś. Czy to z owsem stoi? Nie, pszenica jakaś tu stoi. A, bo to chyba dla świń. Był wełna, owce i w ogóle. Tu silosy dwa na kisonkę też postawione. Tutaj jest paduk dla koni. Dwa koniki od początku serii. No i kontener socjalny, gdzie mamy nielegalne paliwo również i nielegalne inne środki. Także wszystko bez papierów. Ludzie tutaj jest praktycznie. Także jak mnie w końcu nie dorwą, to naprawdę będziemy musieli się z tym wyprowadzić. Ale mowy się nie wyprowadzimy. No i teraz jedziemy sobie na imprezkę, bo no bo imprezka, kurde, postawiłem za pieniądze, niby miał być na maszynę, a postawiłem sobie z tego altanka, ale też nie wiedzę o tym, bo to za nas za dupy jest, więc żadna kontrola nie przyjedzie i mi tego nie sprawdzi. Ja że nie wiem, czy jakiegoś haka nie mają na mnie, także jedziemy na Wołgo, jeszcze w drzewo przywaliłem i idziemy tutaj na imprezkę. Patrzcie, co tu było, takie małe pole i tutaj właśnie na odludzie postawiłem sobie altankę za pieniądze z Unii, które miały iść na maszyny, ale hu. O, czekajcie, ktoś do mnie dzwoni tutaj.
Halo! Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kto pan jest? Komornik. Jaki Andrzej Przebrzęczyszczykiewicz. Panie, jaki komornik? Pan chyba pomylił adresy, ja tu filma teraz nagrywam, panie. To pan się chyba pomylił. Tam nie. Sporo długów widzę u pana jest. Jakich długów, panie, no? Nie mam żadnych długów. I nie tylko długi, jakieś szemrane interesy. Na przykład paliwo bez akcyzy doszły na słuchy, że pan posiada. To chyba tam o tym paliwie to tam pan wie, no każdy sobie musi jakoś radzić, a ja nic na ten temat nie wiem. No i nielegalnie kupowane maszyny. Wszystkie mają jakieś tam papiery, dowody się znajdą w domu, wszystko pani się znajdzie. Panie, tak być nie będzie, jutro przyjeżdżamy rekwirować sprzęt. Ale to jest sprzęt i budynki, czy bez budynków, bo chyba mnie wchodzić muszę. Panie, masz pan takie długi, że bierzemy wszystko. Panie, wszystko, ja panu niczego nie oddam. To sami weźmiemy. Panie, sami to sobie możecie drzewo wykopać u mnie spod domu i tyle. Przyjedziemy i pan jeszcze będzie płakał, zobaczy pan. Pimpka spuszczę na pana i na tą waszą komisję, czy tam ujwie co macie i... Dobrze, że pan mówisz, hycla weźmiemy od razu. To hycla to tam se pan może wziąć. Panie, ja bym z panem na ugodę poszedł, tylko masz pan coś dla mnie do zaoferowania? Pomyślmy, no jest taka jedna opcja. No, wie jedna pan, opcja, bo ja tutaj mamy mogę... Mamy kilku pracowników. No. No i tak. Jeden mógłby przejąć tę pańską gospodarkę. No tak, ale panie, bo tutaj jesień, pan nie posłucha, bo tutaj jesień nastała, sezon zakończony, dzisiaj taką imprezę inauguracyjną miałem robić, a pan tu z jakimś telefonem wyjeżdża, że jakiś długi kurwa i panie, bo tutaj jak ktoś chce to przejąć, no to muszę pierwszy na to wyrazić zgodę i też muszę coś za to skorzystać, bo ja bez pola, bez ziemi nie mogę zostać. Bo tak, tutaj trzeba panie, robić tak. Siewy. Panie, pańska całe. Gospodarka jest no. Dobrze rozbudowana, więc jest sporo warta. No. Panu zostawimy samochód, żeby pan mógł się wyjechać i wynieść. Ale i który? Bo mam Sprintera i Wołgę. Wołgę, bo Sprinter więcej warty. Dobrze, no tak. To sentyment dla mnie, bo jest ze mną tyle lat, kurde, to jest najlepszy samochód, panie. Mogę pana przewieźć, to może pan mnie stąd nie zabierze. Nie, ja podziękuję. No, no i kontynuując, dostanie pan małą działkę, powiedzmy, no niech będzie, Mazury. Gdzie to jest, kurwa, panie? Ja tu na Śląsku mieszkam. Trafisz pan, masz pan GPS-a, dojedziesz pan, więc panie... taka jest opcja. No zgadzasz i... się pan, bo nie masz pan innego wyjścia. Jak pan nie przyjmiesz tej oferty, zabieramy wszystko i pan będziesz spał pod mostem. Kurwa, panie, pod mostem to tak nie. Ale co tam jest na tych Mazurach, pan nie wytłumaczy i w ogóle kiedy bym musiał z chałupy wyjechać? Ma pan czas do jutra do godziny 12. Czyli tak najlepiej o świcie pozamykać wszystko, wyjechać, popakować i w Wołgę ciuchy, najpotrzebniejsze czynności do życia i wyjechać, tak? Tak, dokładnie. A mam nadzieję, że ktoś porządny przejmie to gospo po mnie tutaj. Bo tu jest wszystko, panie. Panie, bo mam numer do pana w razie, co będę tu sprawdzał pana, jak to tutaj funkcjonuje. Dobra, pan się o to nie martwi. Masz pan czas do jutra do 12, żeby się stąd wyjść. Panie, ale druga sprawa. Co tam jest na tych Mazurach? Masz pan jedną małą gospodarkę. No. Dwa, powiedzmy, pola. Resztę se pan będzie musiał jakoś załatwić. Dwa? Panie, kurwa, resztę to se załatwię, ale w ogóle co to jest za gospodarka? Niech pan mi tam coś rozjaśni. Ja, panie, nawet nie wiem, bo to przejęliśmy wcześniej. Nie mamy co z tym zrobić, a że pańska gospodarka więcej warta, to już... Panie, a to nie jest o tym chłopie, po tym chłopie przypadkiem, bo ja tam trochę wiadomości rolniczych oglądam. No nie jest o tym chłopie, co go tam prasa wciągnęła? Kurwa, przecież się pan domyślił. I tam, to nie powiem, że tam z tego co mi wiadomo, to dosyć ładne maszyny były i dosyć spory areał tych pól. No było, ale część już poszło, więc... No ale... Nie wiem ile, bo tam kolega akurat przejmował te tereny, więc... Ale z tego co widziałem, to jakiegoś... To widziałem, że chociaż jakiegoś John Deere'a tam miał, no nie? No jeden jest na stanie.
I Bizon jakiś rekord też widziałem, że jest po zdjęciach jest z tego wypadku. Jest najpotrzebniejsze maszyny pan tam masz. No, resztę będę musiał sobie kupić i bez długów już, tak? Już bez długów, bo i tamtą gospodarkę panu przejmiemy. Dobra, panie, może tak być, to ja się do jutra, do rana wynoszę, ja już siadam właśnie do Wołgi, nie robię żadnej imprezy pod altanką nielegalnej, bo to koronawirusy i dzisiaj się pakuję i wyjeżdżam stąd. No i bardzo dobrze, to ja życzę spokojnej podróży. Dziękuję bardzo. A druga jest sprawa, panie, którędy tam jechać, bo tu ze Śląska to trochę, mówię, to trochę mi to zajmie. Nie wiem, panie, pan że się GPS-a włączy i pan dojedzie. Panie, gdzie w Wołdze z GPS-em? Nie wiem, czy ta Wołga tam dojedzie. W razie co, panie, masz pan jakiegoś znajomego, kto by chciał odkupić Wołgę, bo nie wiem, co tam zastanę w ogóle na tym gospie i nie wiem, czy nie będę musiał tego sprzedać. No, panie, nikt nie chce tego na razie wziąć. Albo pan jedziesz tym, albo przejmujemy wszystko i Wołgę. No, to pojadę Wołgo, tylko panie takie, no, panie bądź człowiek i pan mi powie, czy tam byś pan nie miał jakiegoś znajomego, czy co się interesuje klasykami, żeby to później odkupić w razie co. No, wie pan, co pogadam ze znajomym, jak się ktoś znajdzie, to pana przedzwonię. Dobra, to bo ja tak panu powiem wtedy, to te pisma, co przychodziły, to nie czytałem, bo to czas nie było, bo pan wie, tutaj ponad 400 hektarów obrobić samemu, no to nie prosta była sprawa, no to... Na następny razy polecam czytać pisma, a oby w ogóle nie było tych pism. Dobra, to ja jutro wstaję, 3:30, wszystkie te bramy zamykam, zwierzęta są nakarmione, na tydzień mają zapas, to jak ktoś to przejmie, no to tego i wyjeżdżam stąd. Możemy się tak dogadać. No i bardzo dobrze. Do widzenia. No i widzicie, ludzie, zadzwonił chłop, pisma przychodziły, ja wam tutaj nic nie mówiłem. No, gospodarka trochę zadłużyła nam się, musimy się stąd wynieść. No nic, no ja będę leciał się pakować, no bo muszę o świcie wyjechać, ja mam 13:21, muszę tutaj poogarniać trochę. Ostatni raz się klasem przyjadę. No, może lepiej nie będę już jeździł, bo przyjadę, kurde, i tylko psa muszę uwiązać, bo kurde, ja w tych pogryzi. Dobra, nic, ludziska, no to ja kończę, widzimy się następnego dnia tutaj jak tego, jak będę stąd wyjeżdżał i zobaczymy, co tam słychać na Mazurach, tych, co tam mamy przejąć. No ciężkie czasy nastały. Dobra, trzymajcie się, ludziska, do następnego, trzymaj, pa, pa, no i baju, jaju.